To miał być spontaniczny wyjazd na karpie, na jedną nockę, bez żadnego spinania. Miałem je nagrywać, chciałem po prostu zwyczajnie odpocząć. Nie wytrzymałem i w pewnym momencie nacisnąłem rek. Zapraszam do obejrzenia kolejnego materiału z cyklu Wykopane z archiwum pod tytułem Spontaniczna doba na karpiach. Moi drodzy, chwilę po nęceniu, pierwszy odjazd, piękna rola, szkoda, że się nie nagrało. Jest naprawdę mega karp. Jest pierwszy karp. Piękna rybka 1388, nawałwanka, krill podpięty, pitch and pepper, naprawdę mega, mega sprawa. Zestaw, 2 godziny w wodzie, jest moc 1388. Ryba wraca do wody, czekamy na kolejne.
7.50, piękny budzik. I moi drodzy, przerywnik nocny, druga ryba, ryba ponad 10 kg. Hol, rewelacja. I ponownie bałwanek, kryl podpięty, pitch and pepper. Ten zestaw robi dzisiaj naprawdę dobrą robotę. Piękny poranny budzik, 7.40, przewracaliśmy się w namiocie i odjechał, ale był to piękny odjazd, a ryba jak na swój wymiar też walczyła całkiem przyzwoicie. Po raz kolejny, po raz trzeci bałwanek, kryl plus pitch and pepper i mamy piękną rybę wandzińską. Thank you.
Ta historia dobiega już końca. Dziękuję, że jeszcze jesteście. Zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia łapki w górę i pozostawienia po sobie komentarza. Życzę wszystkim wielu wędkarskich sukcesów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.